Porozmawiajmy teraz o kobiecie wyjątkowej, o siatkarce wyjątkowej, o siatkarce, o której Brazylijczyk Żiba mówi, że na zawsze będzie bohaterką. Chodzi oczywiście o Agatę Mróz Olszewską, która długo walczyła z chorobą. Bardzo długo była też czynną siatkarką. Jak ty zapamiętałaś Agatę? No w przyszłym roku będzie już 10 lat, od kiedy nie ma jej z nami. Ojejku, ja naprawdę 10 lat już. Jak zapamiętałam? Ja zapamiętałam osobę bardzo pozytywną, która dawała tej drużynie właśnie taki przykład, że nawet jeżeli coś ci dolega, coś ci jest, to dawała się wszystko na treningach. Miała bardzo pozytywne podejście do ludzi, była bardzo ambitną osobą, śmieszną, miała bardzo często dobry humor, miałyśmy wspólny żart, rozumiałyśmy się doskonale, więc ja ją zapamiętałam bardzo pozytywnie, że to była uśmiechnięta, spełniona kobieta. O Agacie Mróz rozmawialiśmy również 2 lata temu z trenerem Andrzejem Niemczykiem i posłuchajmy, jak trener zapamiętał Agatę. Ja mam w tej chwili 71 lat, ja już przeżyłem wszystko, a to był młody człowiek, który ma 25 lat i musi umrzeć. Rodzi córkę, wiedząc, że odchodzi z tego świata. To ja płakałem jak dziecko, wiesz, to się nie zgubiło się siatkarki wspaniałej, nie. Zgubiło się człowieka, który był na początku swojej kariery, swojego życia, wszystkiego. Matka, no strasznie przebolałem to, nie mogłem długo się z tym, zresztą do dzisiaj stoi u mnie w regale jej wspaniałe zdjęcie z CKM-u, takie wygląda rewelacyjnie, z opaską czarną. Zawsze jak się budzę rano, to patrzę na nią. Przykro mi jest, trudno nawet w tej chwili mówić. Się oczy truszy już, po co. Wy z Agatą grałyście razem w reprezentacji, ale grałyście też razem przez jeden sezon w zespole, w jednym klubowym, w hiszpańskiej Mursi. Mm-hmm. To był sezon 2006-2007. Zdobyłyście wtedy Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii. Mm-hmm. Agata bardzo długo pozostała aktywna sportowo, bo to był jej ostatni klub. I podziwiałaś to, że mimo, że jest chora, to cały czas stara się grać, trenować, brać udział w meczach? Tak, oczywiście. Byłam pełna podziwu, bo niektóre zawodniczki wystarczy, że tam coś się zaboli, to już rezygnuje z treningu. Ona nie odpuszczała, ale oczywiście ja byłam trochę bliżej niż inne zawodniczki z nią i widziałam czasami ten grymas na twarzy i ten czasami takie zamyślenie, refleksje na jej twarzy. I na pewno to... Tego się nie da ukryć, tak? Człowiek jest chory i jakieś tam momenty są słabsze, więc widziałam Agatę tak samo czasami, która rozmyślała i czasami była właśnie trochę smutna, trochę nieobecna, więc ona sobie zdawała dobrze sprawę, że ona jest poważnie chora, tylko wiadomo, że ludzie chorzy w ogóle dają więcej siły tym zdrowym, więc to właśnie tak wyglądało, że ona wiedziała bardzo dobrze, że ma poważną chorobę, ale nie chciała robić swoją osobą kłopotu. Jak ty porównałabyś sytuację polskiej siatkówki sprzed 15 lat do tego, co dzieje się dzisiaj? Jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o organizację, o całe zaplecze, które miałyście do dyspozycji wtedy, a które jest teraz? Ciężko porównać, bo to zupełnie inne czasy przede wszystkim i inna mentalność ludzi, inna mentalność zawodniczek. Kiedyś nie było możliwości w ogóle, żeby pracować swoim wizerunkiem. Teraz tego jest, wydaje mi się, że niektórzy sportowcy więcej pracują wizerunkiem niż na boisku albo w innych jakichś tam okolicznościach, więc mogę porównać tak, że wydaje mi się, że wcześniej walczyło się praktycznie o lepszy byt, o lepsze życie, tak? Teraz tego nie ma, wydaje mi się, że zawodniczki już mają na samym początku już sporo. No właśnie, tutaj mówisz o walce o byt, że rzeczywiście to była walka o byt, tak naprawdę o pieniądze na utrzymanie. Przytoczę słowa Katarzyny Skowrońskiej-Dolaty, która w rozmowie z Faktem wspominała swoją sytuację materialną z sezonu 2002-2003, czyli de facto tego, po którym zostałyście mistrzyniami Europy.
Nie miałem wtedy pieniędzy, czasami głodowałam i nie miałem opłaconych rachunków. Zwyczajnie klub nie płacił nam nawet jednej pensji. Jeździłam na gapę tramwajem, bo nawet na bilet nie było mnie stać. Czy twoje początki w siatkówce były równie trudne? Może nie tak, że głodowałam, ale praktycznie dostawałam takie kieszonkowe z klubu. Wtedy grałam w Skrze Warszawa, to dostawałam na miesięczny i na obiad, tak? I za to trenowałam jakiś tam sprzęt, ale generalnie to był sprzęt, w ogóle nie ma porównania do dzisiejszych czasów. Ale w ogóle nie chciałabym porównywać tych czasów do tych obecnych, bo wydaje mi się, że powinniśmy brać to jako rzecz pozytywną, że te zawodniczki mają dużo lepiej od nas, że nie muszą praktycznie zaczynać od zera, ale tylko jedna uwaga, tak, żeby doceniły to, że mają już dużo, tak, i że żeby ich to nie rozleniwiało, tylko mobilizowało do większej pracy. No właśnie, nie zawsze tak jest, że mobilizuje. One też często z racji tego, że mają teraz dobrze tutaj w Polsce, nie chcą wyjeżdżać na zachód, nie chcą wyjeżdżać do lig zagranicznych. Ty wyjechałaś bardzo wcześnie, bo miałaś 21 lat, kiedy wyjechałaś do Ligi Włoskiej, do Vicenzy. Duże przeżycie, duża trudność, duże wyzwanie życiowe dla ciebie wtedy, w tym momencie twojego życia? Ogromne wyzwanie. Ja wtedy w ogóle nie zdawałam sobie sprawy w ogóle, co mnie czeka. I dla mnie to było tylko wyjazd za granicę, bo Liga Włoska była najlepsza wtedy na świecie, najlepszą ligą na świecie. Więc ja w ogóle na lotnisku pamiętam taką scenę, która praktycznie mówi o wszystkim. Moja mama mówi: córciu, gdzie ty jedziesz? W ogóle kontrakt podpisałam, moi rodzice w ogóle nie wiedzieli, że ja podpisałam kontrakt. Tylko myślisz, żeby ci odradzali, gdyby się dowiedzieli? Myślę, że nie. Powiedziała mi później, moja mama powiedziała: słuchaj, córciu, spełnia swoje marzenia, tak? I była zadowolona, że mam tak aż wysokie ambicje. Wiele było trudnych chwil dla ciebie w tym pierwszym sezonie zagranicznym w Lidze Włoskiej? Były bardzo momenty, bardzo dużo chwil trudnych. Tak jak mówiłam, na lotnisku moja mama mówiła: córciu, gdzie jedziesz? Ja mówię: mama, przecież jeżeli będzie mi tam źle, to wrócę, tak? Więc takie... No, skończyło się tak, że do Polski wróciłaś po 14 latach. Tak? Po 14 latach i w ogóle w czasie ligi pierwsza taka sytuacja śmieszna, bo dali mi samochód i miałam jechać do domu, a ja tylko raz przyjechałam tą drogą, więc ja w ogóle nie wiedziałam, jak wrócić do domu. Już było ciemno, się zrobiło. Miałeś 21 lat. 21 jesteś w obcym kraju, nie znasz języka. Nie znałam języka. I nagle musisz jeździć po obcym mieście od razu. Tak, i generalnie. To dobrze, że prawo jazdy miałaś chociaż. O, miałam. Na szczęście prawo jazdy, ale do czego zmierzam, że nikt tam na mnie, to nie to, że te czasy, że teraz jak ktoś przyjedzie z zagranicy, opiekują się, mają swoich opiekunów. My tam w ogóle generalnie nikt nie zwracał uwagi, ja jeszcze nie byłam nikim tam, nikim nie byłam, więc ja przyjechałam tam jak pani Kowalska, dali mi auto w ogóle z łaską, jeszcze jakiś stary Fiat Tipo i dobrze, że wróciłam. Że miałam szczęście, że wróciłam pod tą halę i pan dozorca wyszedł i ja do niego mówię: Kaza, Kaza, no bo Kaza to jest dom po włosku. I później zadzwonił po kogoś i mnie zabrali, a inaczej bym całą noc przespała w aucie. Więc takie momenty są, albo jestem na boisku i nie wiem, jak powiedzieć na przykład, że muszę iść do ubikacji, tak? A tam trzeba było, tam była dyscyplina niesamowita, więc różne sytuacje, ale już po tym już wiedziałam, jak powiedzieć, więc życie uczy właśnie takich rzeczy.